Dorota Łosiewicz, to wciąż popołudnie studia w Polsce.pl. Było trochę o edukacji i temat edukacji będę kontynuowała. Połączymy się teraz z Piotrem Hołyszem, przewodniczącym Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. Dzień dobry, panie Piotrze, czy my się słyszymy? Dzień dobry, pani Doroto, miło państwa gościć. Dzień dobry, która godzina jest u pana, panie Piotrze? U mnie bardzo wcześnie, 6:45 rano, ponieważ dzwonię do państwa z Teksasu w Stanach Zjednoczonych. Stanach Zjednoczonych w Teksasie pan jest, także dziękujemy, że tak wcześnie chciało się panu wstać, żeby z nami porozmawiać, żeby się z nami połączyć. Panie Piotrze, można powiedzieć chyba, że Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata otwiera przed młodymi ludźmi, przed Polakami drzwi szkół na całym świecie, prawda? W tej chwili to nasza organizacja, stowarzyszenie współpracuje z kilkunastoma szkołami otwieranymi po całym świecie. Od Norwegii przez Walię, Stany Zjednoczone, Kanady po Singapur, więc jesteśmy stowarzyszeniem, które nawiązuje współpracę z wieloma międzynarodowymi szkołami i wysyłamy stypendia zdolnych licealistów umożliwiając im narodową naukę w tak różnych szkołach. Ważne, żeby podkreślić, że chodzi o liceum, prawda? Dwie ostatnie klasy liceum. Troszkę nam przerywa, nie wiem, czy państwo wszyscy usłyszeliście. Proszę powiedzieć, jak taki młody człowiek, rozumiem, że musi mieć skończone, zaliczone dwie klasy liceum, tak? Jak taki młody człowiek może się do was zgłosić? Jak może wystąpić o takie stypendium, dofinansowanie na naukę gdzieś w jakimś ciekawym miejscu na świecie? Nasze stypendia skierowane są do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w trzyklasowym liceum, czyli nasza oferta stypendialna skierowana jest do uczniów obecnych klas pierwszych liceum. Tak. Zapraszamy wszystkich do bardzo młodych ludzi. Tak, bardzo młodych, a jednocześnie szukamy osób, które są na tyle dojrzałe, że już wiedzą, że chciałyby kontynuować naukę za granicą. I myślę, że ten wiek 16 lat, 17 lat to jest świetny wiek, żeby wyjechać za granicę na naukę, żeby nauczyć się bardzo wiele już w tak młodym wieku, a jednocześnie szukamy osób na tym etapie, które już w pewnym stopniu są ukształtowane, mają taką świadomość tego, co wynoszą z domu, co wynoszą z naszego kraju. I te osoby stanowią wspaniałą wizytówkę dla Polski za granicą i są naszymi ambasadorami w szkołach, do których trafiają. Także, powiedzcie, jak można się, jak taki młody człowiek może skorzystać ze wsparcia towarzystwa, jak się do was zgłosić, jak was znaleźć? Zdaje się, że właśnie teraz rusza kolejny nabór, więc proszę powiedzieć tym wszystkim młodym ludziom, gdzie mogą was znaleźć, jak się do was z wami skontaktować. Jak najbardziej, towarzystwo raz do roku organizuje konkurs stypendialny, ogólnopolski konkurs stypendialny. Zapraszamy całą młodzież z całej Polski, uczniów klas pierwszych, aby na naszej stronie internetowej www.uwc.org.pl dowiedzieli się o wszystkich szczegółach. Szukamy pierwszoklasistów, którzy chcieliby wyjechać na dwa ostatnie lata nauki szkoły średniej. Ta nauka jest zakończona z reguły maturą międzynarodową lub maturą A-levels, jeżeli wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Szukamy osób, które, nie ukrywam, są zdolne od strony akademickiej. Szukamy osób ze średnią na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5 i z osobami, które osiągnęły średni wynik z egzaminu gimnazjalnego minimum 80%. Więc są to dosyć wyśrubowane wymagania, ale też pracujemy z młodzieżą, która potem trafia na fantastyczne uczelnie na całym świecie. A jaką opinię o Polakach mają szkoły za granicą? Jaka jest opinia o polskich uczniach? Ja się śmieję, ja jestem sam absolwentem tego programu. Jak ja wyjechałem do mojej szkoły pierwszego dnia, kiedy moi rówieśnicy dowiedzieli się, że jestem z Polski, to powiedzieli, że na pewno jestem bardzo mądry, bo wszyscy Polacy, którzy przyjeżdżali do tej szkoły, są bardzo mądrzy. Więc nasi stypendyści swoją ciężką pracą
wypracowali sobie wspaniałą renomę i współpracujemy z wieloma szkołami już od 26 lat. I ta współpraca jest kontynuowana dzięki temu, że Polacy wyjeżdżający za granicę swoją ciężką pracą udowadniają, że na te stypendia zasługują. Pan, jak pan wspomniał, jest również stypendystą towarzystwa i dzięki temu trafił pan ostatecznie krok po kroku na Harvard, prawda? To już nie Harvard był w ramach stypendium. Najpierw pan trafił do Wielkiej Brytanii, ale wylądował pan ostatecznie na Harvardzie. Zgadza się, to stypendium otworzyło przede mną niesamowite możliwości i nawet nie myślałbym o tym chyba wcześniej, żeby składać aplikację na taką wspaniałą uczelnię. A przy pomocy starszych absolwentów tego programu, przy pomocy nauczycieli wspaniałych z mojej szkoły, złożyłem aplikację, udało mi się dostać i faktycznie skończyłem ekonomię na Harvardzie i przeżyłem tam 4 piękne lata swojego życia. Dodam, że oprócz mnie naszych wychowanków na Harvardzie studiowało aż 22, więc nie jest to odosobniona ścieżka. Przed chwilką, zaraz jeszcze do tego Harvardu wrócimy, ale przed chwilą pokazywaliśmy państwu mapę. Proszę powiedzieć, w których państwach są szkoły, które przyjmują uczniów z Polski w ramach właśnie stypendium, które pomaga zdobyć Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata? Ten program cały czas się rozrasta. W tej chwili współpracujemy z takimi państwami jak Kanada, Stany Zjednoczone, Kostaryka, Walia, Norwegia, Włochy, Bośnia, Hercegowina, Armenia, Singapur, Hongkong, Chiny, więc tych szkół łącznie w tej chwili jest 17 na całym świecie. Szkół takich międzynarodowych zrzeszonych w ruchu United World Colleges. Oprócz tego współpracujemy jeszcze z 8 szkołami w Wielkiej Brytanii, prywatnymi szkołami z internatem. Takim, jeżeli ktoś chciałby sobie to wyobrazić, to jest to taki Hogwarts z Harry'ego Pottera. To jest jedna ze szkół, do których ja miałem szczęście trafić. A proszę powiedzieć, czy to człowiek, który aplikuje o takie stypendium, od razu wybiera sobie szkołę i miejsce na świecie, czy jest w jakiś sposób zakwalifikowany do danej szkoły i danego miejsca? Jak to wygląda konkretnie? W czasie konkursu kwalifikacyjnego, konkursu o stypendia, który prowadzimy w Polsce, osoby, które zakwalifikują się do finału, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej mogą wskazać swoje preferencje, natomiast to komisja decyduje o tym, do jakiej szkoły dany kandydat najbardziej pasuje. Ja na przykład co roku wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, odwiedzam wszystkie szkoły, żeby je naprawdę dobrze poznać, żeby dowiedzieć się, kto gdzie dobrze będzie się czuł i kto gdzie będzie mógł rozwinąć swoje skrzydła. Tak więc jest to trochę takie złożenie aplikacji w ciemno, ale proszę nam wierzyć, że znamy dobrze te szkoły i wiemy po prostu, chcielibyśmy, żeby nasi kandydaci trafiali do szkół, w których będą najbardziej szczęśliwi. A jak państwo dopasowujecie tego kandydata do szkoły? Co decyduje o tym, gdzie dany młody człowiek zostanie wysłany? Podam może przykład takiej szkoły jak szkoła UWC Mahindra w Indiach, która jest trochę taką egzotyczną szkołą i wiemy już na podstawie własnych doświadczeń, że tam trafiają, jak się zawsze śmieje, twarde charaktery, dlatego że jest to szkoła, w której trzeba sobie poradzić z sezonem monsunowym, jest to szkoła, w której trzeba być otwartym po prostu na podróżowanie w Indiach. Tak więc nauka w takiej szkole wygląda na przykład zupełnie inaczej niż nauka w Wielkiej Brytanii, gdzie jest blisko do domu i w tej chwili już jest dostęp do polskich sklepów i można polski chleb kupić w wielu lokalnych sklepach prowadzonych przez Polaków. Także to bardzo są ciekawe. Różne wyobrażenia naszych kandydatów, na co mają apetyt i na co są przygotowani. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, bo rozmawialiśmy przez chwilkę o tym, że dzięki programowi stypendialnemu tak się potoczyły pana losy, że trafił pan na Harvard. Proszę powiedzieć, jak wygląda Harvard? Tak jak na amerykańskich filmach, jak go znamy z amerykańskich filmów? Powiem szczerze, że od strony architektury na pewno tak, robi wielkie wrażenie. To jest wspaniała uczelnia z niesamowitymi tradycjami. Natomiast powiem szczerze, że moje takie obawy na początku
szybko zostały rozwiane, przez to, że naprawdę jest to miejsce, które gromadzi bardzo wielu energicznych ludzi, którzy są bardzo ambitni i swoją ambicją, swoimi pasjami zarażają. Mm. I dla mnie był to na pewno okres najszybszego rozwoju w moim życiu i takiej wielkiej przygody edukacyjnej. To, co jest wielką, wielką zaletą i może tym, co zawsze będę pamiętał, co zawsze będę cenił za moją edukację na Harvardzie, jest to, że jest to edukacja bardzo wszechstronna. Ja kończyłem studia, kończyłem z dyplomem ekonomii, mhm. natomiast w czasie studiów musiałem zaliczyć wiele przedmiotów, które były jak najbardziej odległe od mojego kierunku studiów. I jako student ekonomii... To poszerza horyzonty, miałem, rozumiem. Tak, jako student ekonomii na przykład miałem możliwość brać takie przedmioty jak wstęp do koncertów fortepianowych Mozarta, czy literatura polska po 1945 roku. A z ilu przedmiotów, pan wybierał? Ile przedmiotów było do wyboru? Do wyboru na Harvardzie w tej chwili jest około 8 tysięcy przedmiotów we wszystkich szkołach, czyli nie tylko na studiach pierwszego stopnia, ale na studiach drugiego stopnia. I kończąc Harvard, wielu profesorów podkreśla i mówi studentom, żeby do głowy im nie uderzyła woda sodowa, że ukończyli Harvard, bo w czasie tych 4 lat mieli możliwość zaliczyć tylko 32 z tych 8 tysięcy przedmiotów, więc żeby uświadomili sobie, jak wiele jeszcze nie wiedzą. Więc taką informację otrzymują studenci Harvardu na pożegnanie, żeby z pokorą kończyć tę uczelnię i świat nieustannie się ucząc. Czyli mają świadomość, że jest więcej pytań niż odpowiedzi, to znaczy, że uczą się zadawania pytań, ale niekoniecznie poznali wszystkie odpowiedzi. A proszę powiedzieć, panie Piotrze, do kiedy, bo rozumiem, że teraz rusza nabór, do kiedy uczniowie klas pierwszych liceów mogą składać aplikacje, żeby takie stypendium dostać? Zapraszamy wszystkich do składania aplikacji do 29 października. Do 29 października. Czyli już za parę tygodni. Wszystkie zgłoszenia będą czytane przez naszych absolwentów. Mamy zespół około 60 absolwentów rozsianych po całym świecie, którzy czytają wszystkie aplikacje i potem będziemy w grudniu zapraszać finalistów na rozmowy kwalifikacyjne do Warszawy. Czyli tak, żeby już od przyszłego roku, od września, laureaci programu mogli wyjechać do którejś ze szkół na świecie, do której zostaną przydzieleni. Tak. Dziękuję serdecznie, panie Piotrze, za tę rozmowę. Naszych widzów zachęcamy, jeśli są wśród nich jacyś licealiści, uczniowie klas pierwszych, być może warto spróbować, być może ktoś z was trafi do szkoły w Indiach albo gdzieś w Wiedniu, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Na pewno warto próbować. Świetna nauka języka, niezły zapewniony start w przyszłość, a być może potem skończycie na Harvardzie. Ja teraz dziękuję, zapraszam państwa na serwis, a po serwisie moim gościem będzie aktorka Aleksandra Ciejek. Do zobaczenia.